kontrpressing, utrzymywanie formacji, długie wyrzuty sumienia i bez piłki gramy wysoko. Agresywny odbiór piłki. Trochę ciasno, musimy być ciasno. Blisko siebie i na środek, właśnie tak. Ciasno ni. To będzie moja taktyka, już widzę, że to siedzi. Siedzi to, wsiadamy na nich na ostro, na ostre piekrze siedzimy. I Zaucha za niego wskoczy, tak. O, i zobacz, i od razu ma koneksję z Hansą. No i nice. Okej, tak się mogę uczyć tych składów, dobra. No jest takie przysłowie. Jak przegrasz ten mecz, to wiesz, to już nie ma co trenować, tylko dzwonić. Dobra, idźcie i pokażcie, że macie jaja. Trzeba ich pocisnąć. Obrońcy, nieś pięść. Chcę, żebyście pokazywali tu. Świetnie, to mi się podoba. Lecimy, wyjeżdżamy, panowie. Teraz się uda, teraz na easy. Spokojnie, to jest Slovan Bratysława. Oni są do ogrania. O kurwa. Dobrze, Niemczycki. Brawo, brawo, Kraksa, lecimy z tym. Kanach. Balaj! Kurwa, czemu tego nie klei? On jest chujowy. Wow, blisko. O! Nie! Kurwa! Panowie! Panowie, to jest tragedia. Porada. Zrób to. Nie, to po drugiej połowie, spokojnie. A, on już tak zmęczony jest, dobra, zrób to. Kurwa, masz 2-0! Pierdolona! Tu jeszcze będzie zmiana, widzowie. 2-0 ze Slovanem. Proponuję ci transfery ogarnąć, bez kitu. Czerwoną dostałem? Kurwa, ten Rodin dostał czerwoną, nawet nie widziałem tego. To rzeczywiście, symulator ekstraklasy. Czerwone kartki, kontuzje, a dopiero drugi mecz gramy. No panowie, kleimy coś! Luciusz! Ja pierdziula, no. Na 2-2 jeszcze, damy radę. Ja pierdolę, co by strzelił? Tak! Mamy to Siplak 2-1! Brawo, brawo, świetne ustawienie! Brawo! I gramy dalej! Jazda! Na 2-2! To jest zwykły Słowian! Gramy, no to jest nic nie mogą zrobić. 30 minut, 20 minut! Jeszcze! Ja pierdolę, nie ma krycia! Zaraz coś rozjebie! Ej! No trudno, no 3-1, no szkoda, no. Na czacie ktoś pisał 4-1, więc pewnie teraz strzelą nam bramkę. Właśnie, tak. Pamiętaj, że ty grasz dziesiątkę. Masz osłabienie. Dobrze! Rivaldinho! Gol, ale brawa, Rivaldinho, brawo! Ale siata, nieźle! Nice! Co za występ, naprawdę. Tak czy tak, to był dobry występ, naprawdę. Najlepszy, jaki widziałem u was, to był drugi występ, jaki widziałem, więc... Repa kontuzjowany. 3-4 tygodnie, ja pierdolę! O kurwa. Budżet transferowy nie. 87 tysięcy. O kurwa. A na pensję? Ciplak. Wiborg FF składa ofertę wypożyczenia. Nie no, odrzucamy, nie mam szans. Nie. Nowy bramkarz jest, kurwa, nie pasuje mi. Ale dobra, niech będzie to Hrosso. On ma 40 lat podobno. Taką taktyką sobie polecimy? Myślisz, że to jest dobra taktyka? Myślę, że jest szalona. Szalona to jest mało powiedziane, bo masz dużo ról, znaczy poleceń, które sugerują granie skrzydłami, a w ogóle nie masz nawet skrzydłowego na boisku. Albo se zmienisz klub, albo zaczniesz nową. Gwarantuję ci to. Bo bardzo, bardzo prawdopodobne jest, że wiesz, że twoi prezesi nie będą zadowoleni z wyników. Nie, spokojnie, z początek, mówię ci. Patrz, chciałem przedstawić wyniki przedmeczowego testu wydolności fizycznej. Patrz, wszyscy są Rocha jedynie zajechany, ale on się kurwa do niczego nie nadaje. Po lewej. Pozytywna może. Pozytywna, znaczy nie, bo to wtedy ofensywnie bardziej wyjdziesz. Ale no to chodzi, Krakowa powiedział, nie, my chodzimy na ofensywce. My jesteśmy ofensywnym zespołem. Dobra. Wiem, że powinniśmy być defensywnie, ale to jest Lech Poznań, musimy ich zaskoczyć. Dziś chodzi wyłącznie o zgranie kondycji, a nie o wynik. Skupcie się na stanowieniu fundamentów pod nadchodzący sezon. Panowie, obrońcy, pokażcie, co na co was kurwa dzisiaj stać. Pokażcie mi to kurwa. Dawaj ta panowie, lecimy, się to daj ta. Jazda, kurwa, jedziemy z tym Lechem. Lech Poznań, Krakowa jest bardzo ważny sparring dla nas, bardzo ważny. I gramy na Van Basem Erforta. No kurwa, Hansa, no w pierwszych 10 sekundach już go kurwa popychasz. Dobra, Hansa, rzut wolny. Znaczy, przepraszam, rzut drożny. Tylko w pole karne. Dobrze, Zaucha, schodzisz, ładnie. Dobrze, Alvarez! Daj, poprzeczka! Brawo, zachęć, uspokój, zapeluj, zero presji, pochwal. Bardzo ładnie, cały skład. Nie! Poprzeczka teraz nas ratuje! Ziewiec, mecz życia! Jak tam mu idzie? 6-7 ma. Co, mogę pauzę dać jak chcesz, nie? Spacja, jak klikniesz, to też pauza, kontynuacja okay. I tak dalej.
Czerwiński, ale chyba piłka za linią była. No blokuj go! O kurwa, świetnie. Ale wiesz, to jest inny zespół, Lech Poznań to są inne pieniądze, widzowie. Są inne pieniądze. No podejdź do niego! Dobrze, dobrze. 25 minut bez bramki. Nie! O nie! Ale fart! I tak był spalony, tak był spalony. Transferów nie robię, ja będę polegał tylko i wyłącznie na drugim i pierwszym zespole. Będę brał z drugiego zespołu wariatów. No to na przykład póki co i tak kasy nie mam. Po sezonie hajs dostaniesz za mistrzostwo, bo na pewno zdobędziesz. Wtedy będziesz mógł sobie kurwa wzmocnienia robić. Ostatnie 15 minut na full ofensywie zagram. Oni są już zmęczeni, wiedzą co się dzieje. No skurwa mać! Ale chyba spalony, nie? Czy nie? A niestety. Nieuznany, jest! To jest zwycięski remis z Lechem Poznań w sparingu. Tak się to zapowiada przynajmniej. Ale śmierdzi mi tu bramką w ostatniej minucie. O kurwa. Będziesz musiał też przejrzeć 18. Czerwona kartka dla Ziewca w... No nie! 0-0. Ja myślę, że spoko wynik. Jestem bardzo z was dumny. Naprawdę jestem mega z was dumny. Dostałeś listę tych z trenerów, których poszukiwałeś. Możesz sobie zatrudnić. Roger Guerrero wyraża zainteresowanie? Jak twierdzi polskie zwierciadło futbolu, Roger Guerrero nie ma nic przeciwko temu, by Krakowa sprawdziła go w swoim stronę. I to nie jest ten Roger Guerrero, widzowie? No to jest ten, tylko że on chce być trenerem w twoich rezerwach. Bierzemy go? Chujowe. Ale on był chujowy, tak naprawdę, to nie! To będzie pierwszy sobie kliki, nie widok ogólny, tylko skład, będziesz miał lepszy podgląd. Będziesz widział na sztab. No nie oszmaru na sztab już. Możliwe, że masz sztab, tylko on się za drogo ceni. Masz hajs, ale on się za drogo ceni, nie? Ale już w sumie wszystkie mam obsadzone te miejsca. To było ostatnie. Chmurzyński. Kurwa, już nie mam pieniędzy na nich. Ale zgodził się, kurwa. Za taniochę przyjść, dobrze. Nasza kadra się naprawdę rozwija, widzowie. A za chwilkę pierwszy prawdopodobnie mecz zwycięski. Nawet jakbyś ten budżet transferowy przerzucił, to byś miał na minusie. No ale chuj, przerzuć to. Napłacowy. No, przerzuć to, bo i tak nie będziesz kupował dokładnie żadnych zawodników, nie? I tu mi taki coś proponuje. A użyjmy do segorowanego, pewnie. Dobra, dawaj ten meczyk. Szarpiemy się z nimi. Taktyka na ten mecz. Żebieluch. No wszyscy się zapali. Alvarez jest? To jest zgrupowanie, tak, nie? 2-1 Łęczna, ale spokojnie, to jest na razie znicz pruszków. Wchodzimy, panowie, to jest sparring. Zagrajcie tak, jak umiecie najlepiej, o wynik nie będziecie musieli martwić. Obrońcy. Pokażcie mi, kurwa, dlaczego mam na was stawiać, panowie. Jazda. Ładnie, ładnie, to jest to, co trenowaliśmy na treningach. Gol, gol, gol! Spalony, przepraszam, spalony, ale ładna akcja. O to chodzi. Długie podanie na Dzidę, na aferę, gol. No i pięknie. W końcówce drugiej połowy. Pele zdobywa 1-0. Mamy to. Na Ligę Puchar czy coś. Luciusz, który wszedł przed chwilą, strzela bramkę. Nice, 2-0 i to z dystansu. Hansa. No i to jest to, 3-0. Brawo, brawo, brawo. Ależ maszynę stworzyłem. Maszynę do rozpierdalania drużyn. Początek okna transferowego. Ale nas chyba okno nie będzie interesować w tym sezonie. Tak mi się wydaje. Mamy naprawdę dobrą ekipę i z nią możemy coś wywalczyć. Co to tygodniowe? Streszcie mi to do skrzynki i tyle. Chyba, że kupimy jednego Chińczyka, no ale nie wiem, czy on stać. Nie no, ja za miliony mogę go oddać. Nie ma żadnego piszka sprzedawanego, koniec. Jak chcesz ich odstraszyć, to renegocjuj ofertę i na przykład ustaw tam 5 milionów euro, nie? No i negocjuj wtedy. I oni albo są debilami i przyjmą tą ofertę, albo po prostu się poddadzą i już nie będą chcieli. Z tym, że ryzykujesz wtedy, że Piszczek się zbuntuje i powie, dlaczego tyle za mnie chciałeś, skoro jestem warty mniej. Mhm. Użyj sugerowanego składu. Nie, nie. Składu nie zmieniamy. Zagramy tym samym, co wcześniej. Zobaczymy, czy to był fart. Totalny luz. Tu trzeba zmotywować. Jazda. Bo tu też musi być zwycięstwo. No Mazowsze to jest zespół pieśni i tańca ludowego, więc no musimy z nimi wygrać. Ze dwójdy się odlać. Karny. Nawet nie widziałem tego, bo odrzuciłem. To po coś do bramka. Alvarez. Aj, mamy to! 1-0! Uku! Aj, Van Amersfoort! Szkoda! Potężny Mazowszy zostanie rozjebany zaraz! Oh, siś! Zawsze patrz na te nawiasy, nie? Która strona, czy środek, czy lewa, czy prawa.
Pięknie, pięknie to chodzi. Potężny Mazowsze nie wie, gdzie jest. Jak my przegraliśmy ten mecz z pierwszą Krakowią? Kurwa mać! No to jest to, no panowie, przecież genialnie ustawił ten zespół, genialnie! Zero transferów, moja polityka jest idealna, no pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie. A powiem wam, że na początku, wiadomo, tak troszkę ta gierka odstraszała, ale teraz jak już te pierwsze bramki wchodzą, to jest inna zajawka, nie? Bo potem zaskautowanie, jakieś pojedyncze rzeczy. Pięknie, gol, Rakoczy, brawo! Siplak. Odrzuć ofertę, nic nie wypożyczam, nic spierdalać, nic mnie nie interesuje. No nie, co ci proponuję ogólnie przed tym meczem z Łęczną, żebyś sobie jeszcze sparing zagrał jakiś jeden, ale żebyś wystawił tylko rezerwowych zawodników. I wtedy masz na przykład opcję oddania meczu asystentowi i asystent go rozegra za ciebie, żebyś nie musiał oglądać, jak tam twój drugi skład by sobie radził. Widzę, w Łódź chce sparing 17, tydzień przed meczem, jasne, jasne. Padek? Przyjmij zaproszenie, jasne, jak najbardziej. Ja powiedz mi, nie myślałeś o Farming Simulator kiedyś? Nie myślałem, ale słyszałem w ogóle, że nawet są mistrzostwa w Farming Simulator. Dzisiaj, kurwa. Chyba dzisiaj nawet leciały. Mistrzostwa świata w Farming Simulator. Nie wiem jak, ale są. No było tam, kurwa. Najpierw zawody w oraniu pola, potem w zbieraniu buraka, wiesz. Raków Częstochowa zwycięża Super Puchar Polski. Widzę, w Łódź gra skrzydłami. Środek, tutaj rozdawane są piłki. Dobra, coś tam wiemy, przecież zniszczymy ich. Sergiu Hansa powiedział mi dziś rano, że chciałby się dowiedzieć, dlaczego nie zgodził się pan, aby przyszedł do klubu Lech Poznań. Jako, że Hansa jest bardzo wpływowym człowiekiem, bo musi pan wziąć pod uwagę. No to rozmowa cię z nim czeka. Oczywiście, musisz, rozmowa. Musisz. Naprawdę chcę, żebyś z nami został. Co musielibyśmy zrobić, żeby cię do tego przekonać? Kasa, co? Rozumiem powody, dla których chcesz transferu z tego, ale jeśli chcesz, ale złożysz tę ofertę, do tej pory nie miał miejsca. Takie właśnie rozmowy prowadzą często do kłótni z zawodnikiem, przez co jego, wiesz, forma i morale upadną. Po zastanowieniu uznałem, że nie chcę cię jednak stracić, zatem nigdzie nie odejdziesz. Ostrożny jest Hansa, a agent jest, kurwa, konfrontacyjny. Ale dlaczego, kurwa, Hansa, zostań! A co on ci tam powiedział u góry? Rekko mu morale spadły, przecież, kurwa, gra od początku, teraz, wiesz, i farafa się robi. Wypierdolę go i tyle, skończy się. A ile ten Lech w ogóle proponował? Nie proponował w ogóle, nic nie proponował. On tam jakieś gadki miał. Nie było nawet propozycji jeszcze. Mhm. A on już chciał do Lecha przejść. Dowiedzieli się od zawodników, że nie są zadowoleni z pańskiej decyzji do tego, co proponują. To... Ale co potraktował, co wy pierdolicie? Dobra, rozmowa ze sobą o problemie, co jest? Powiedziałem mi czegoś, że coś wam kurwa nie pasuje, słyszałem. Proszę się zgodzić, by Sergiu odszedł z klubu. Żaden piłkarz nie powinien być zatrzymany bram jego woli. Możesz na przykład spróbować ich przekonać tą rozmową, że dziwisz się, że część z was pragnie. Wiesz, może to pomoże, a jak nie, no to będziesz musiał albo go skasować i sprzedać, bo będziesz miał cały czas kwas w zespole. Poczekaj, ma pan rację, na samej górze masz odpowiedź swoich zawodników od Lusiusza. O i patrz, jest spoko. I to by było. Tylko, na tyle, to bardzo produktywne. No i co, Wilk nie grał u mnie, Zaucha jest chujnik, Rakucza wchodzi, a Rubio jest świeżakiem. Wyjebane ma w nich. I to elegancko, wyjaśnione wszystko. Wypierdalać sali. I jeszcze raz, ktoś będzie kwestionował moje zdanie, to was wyjebie. Kumacie to? Sylwester Lusiusz zostaje. Aha, to Lusiusz jest ukontentowany. Aha. Reszta jest niezadowolona. Dobra, myślę, że to Hansa zostaje zadowolony. Dało się słyszeć głosy z szatni. Dobrze, trenerze, przepraszamy. Niestety wydaje mi się, że większość zawodników jest niezadowolona, ale to oni mają chuj z tym do gadania. Ale jakoś znacząco morale nie spadły, mają jeszcze na pomarańczowym, a mieli na żółtym. Tak, nie, spokojnie, więc... zaraz to wszystko się wyjaśni. Hansa zostaje, będzie przywiązany, kurwa, do kaloryfera. Tak, spisać nazwiska i wyjebać do rezerw, dokładnie tak. Użyj zasugerowanego składu. Nie. Ostatnio był fajny skład zrobiony. Co to jest? Sintruen złożył ofertę wysokości, do której przynajmniej jest Sergiu Hańca. I patrz, jak jesteś w tym transferze, to no. Masz nad jego ryjem opinię agenta. Czy jest mocno zainteresowany, czy jest zdeterminowany, czy ma w pizdzie, czy jest odrobinę zainteresowany. Odrobinę. Jego ryjem. Jak jest odrobinę, to jak odrzucisz, to się nic nie stanie, ale jak pokaże ci się, że Hansa chce koniecznie przejść do zespołu Saint-Truden, no to wtedy musisz go akceptować albo poprosić o rozmowę z nim, żeby nie był znowu zły i nie mieć takiej sytuacji jak przed chwilą, nie?
Dobra, ja widzę wam sposób. Mamy, to jest sparring, bardzo ważny. Widziałeś Piszczka, ofertę? Tak, nie był zainteresowany w ogóle. Nie. Tam było napisane, że jeżeli nie będzie mógł porozmawiać z Harlalowcem, to będzie bardzo zirytowany. To chyba inaczej to było. Krakowia musi zgłosić listę zawodników na końcu sezon. Zadowolony z siebie. Dobra, panowie, wyjeżdżamy, wyjeżdżamy. Krakowia gol z Legią? Tak, Krakowia 1-0 z Legią w 21 minucie! Brawo! Hansa, żółta kartka! Kurwa, odpalam mecz! Kanał Plus, bo tu miałem... 30 minut jeszcze, już mam praktycznie drugiego wariata, więc... Zajebiście, no to oczywiście ja elegancko i jeszcze najlepsze jest to, że ta twoja Legia przegrywa z Krakowią. Nie gadaj. No 1-0! Czy śmieję się teraz i tym śmiechem spowodowałem, że Legia wygra pewnie ten mecz. Ale jest 1-0 na razie, właśnie oglądam. Ja zostałem, na nowo zostałem fanem piłki nożnej. Oglądam mecze teraz, kurwa, piję kawę, mam tu Gazetę Wyborczą, kurwa, wiesz o co chodzi. Za chwilę idę na Orlika szukać, kurwa, nowych gwiazd piłki nożnej. Po Widzewie... NIE! 1-0 z dystansu! Dominik Kun! W tym ekranie o ja! 2-0! Tragicznie! Rupa też jest bardzo ważny dla nas, więc go zmienimy. Kakabadze wejdzie. Ciśnij butelką z wodą. Gracie fatalnie, ogarnijcie się, kurwa! Pole karne teraz ładujemy, panowie. I zobaczymy, czy ten środek przejdzie. Tempo podań wysokie. Weź tam, zobacz. Budować jakieś indywidualne akcje. Nie mam być wysunięty albo nie wysunięty, no, tak? Żeby miał te polecenie... No to spokojnie będę przekminiał, na pewno. To wiesz, dopiero 3 godzinki napierdzielam, to nie chcę wszystkiego ogarniać. Na spokojnie chcę zrobić sobie jeden sezonik, a potem wiesz, tip-top, tip-top. No i tak w UFM to jest ciężka gra do nauki w 3 godziny, nie? 3-3, 3-0. Co ja gadam, 3-3. No nic, panowie, no muszę być szczery, nie zgadzam w wyniku. Ale od wczorajszej gry nie ma najwyższych zastrzeżeń, byliście nie jestem zadowolony z tego wyniku i tyle. Wam powiem. Zero gadki z wami. Transfery. Sergiusz Hańca. Nie ma, kurwa, żadnej gadki o transferze. Dobra, powoli będę kierował się na Lola. Kurwa, tutaj ci mogę... O, kurwa, ile masz? Masz wszystkie football managery. No. Że gruba zajawka. Człowieku, to pana liczbę godzin na najstarszej części, którą mam. O, kurwa, 800 godzin? No. Ja pierdziłem, 2013. O, to widzę, że ty jesteś grubo wkręcony. No tylko FM, tylko FM. Dobra, ty słuchaj, no ty jesteś na łączach, ale chcę do chłopaków zagrać w ligę i jak skończę ligę, to się do ciebie odzywał.